Cześć, witam się w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek o szczepieniu. Miałam wam to ładnie nagrać i wrzucić wcześniej, ale warunki pogodowe też mnie pozwoliły popracować przy królikach. Też nie miałam zbytnio czasu, więc teraz nadgonię i wam wszystko opowiem. No, więc upały są straszne. Tu już się butla zdążyła rozmrozić. Przeczytam wam po prostu tą regułkę, bo tak będzie łatwiej. Łatwiej zapamiętać, nie chcę nic przekręcić. Króliki szczepimy po to, żeby się uodporniały na choroby. I nie zaleca się szczepić samic w ostatnim tygodniu ciąży. I nie zaleca się też szczepienia zwierząt chorych lub osłabionych. Ja szczepię Pestorin Mormyx, z tego względu, że nie występują choroby poszczepienne. Jeszcze się z tym nie spotkałam. Nie wiem jak u was. Przeważnie chyba po Castorexie coś tam było. Też dużo osób, dużo opinii takich jest. Nie wiem, dlatego od razu zaczęłam szczepić Pestoriną i na razie się trzymam tej szczepionki. Jak już sobie rozrobimy tą szczepionkę, to dawkujemy podskórnie w ilości 1 ml na zwierzę, bez względu na masę ciała. Zwierzęta powinny być szczepione ponad 10 tygodni lub starsze. W przypadku trudniejszej sytuacji epidemiologicznej, wymaganej wcześniejszego szczepienia, zwierzęta mogą być szczepione w następujący sposób. W wieku 4 do 6 tygodni pierwsze szczepienie szczepionką monowalentną przeciwko myksomatozie, myksoren, a następnie szczepienie szczepionką Pestorin Mormyx w wieku 10 tygodni. Lub kolejny sposób, szczepienie w wieku 6-10 tygodni, pierwsze szczepienie szczepionką Pestorin Mormyx, a następnie po 4 tygodniach szczepionką tą samą zaszczepiamy powtórnie. Pełna odporność powstaje 9 dnia w przypadku myksomatozy i 10 dnia w przypadku choroby krwotocznej, czyli pomoru. Odporność utrzymuje się przez 6 miesięcy w przypadku myksomatozy i 12 miesięcy w przypadku choroby krwotocznej. U zwierząt hodowlanych szczepienie zaleca się powtarzać co 6 miesięcy. I okres karencji po takim szczepieniu wynosi 7 dni i w tym czasie nie wolno ubijać królika. Warunki przechowywania w ciemnym i chłodnym miejscu w temperaturze od 2 do 8 stopni. Jakbyście mieli jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to możecie pytać w komentarzach. Ja wam przeczytałam, jak to jest z Pestorinem. Nie wiem, jak to jest w przypadku innych szczepionek. Możecie zawsze sobie wejść na internet i wpisać nazwę szczepionki i tam zawsze będą podane szczegółowe informacje, jak korzystać z tej szczepionki. Jeszcze wam powiem, że z tym doszczepianiem, tak jak macie od 6 do 10 tygodnia i potem po miesiącu powtarzać, no to jak chcecie, w zależności jakie są u was warunki, jak panują choroby. U mnie jest na razie z tym spokój, aczkolwiek też słyszałam, że w tamtym roku coś było, więc ja szczepiłam. Więc ja sobie doszczepiałam. Aczkolwiek też parę królików nie doszczepiłam i wszystko z nimi było w porządku. Więc to naprawdę zależy tylko i wyłącznie od was. Pokażę wam teraz, jak rozrobić szczepionkę. Nabieramy najpierw z tego pierwszego. Szczykujemy do drugiej fiolki. Teraz to wszystko mieszamy. Pobieramy z powrotem. I wlewamy z powrotem tutaj. Można wymieszać, żeby wszystko dokładnie się wymerdało. Następnie pobieramy 1 ml płynu na królika. Pozbywamy się powietrza ze strzykawki. Tak, żeby wypłynęło przez igłę.
wszystkie bąbelki niepotrzebne, żeby tego nie zaaplikować pod skórę. Następnie mamy króliczka. Szykujemy sobie to podskórnie, czyli w kark. Ogólnie pokażę Wam, jak to powinno wyglądać i się robić. Czyli tak, wkuwamy się z tej strony, pach i gotowe. I tego miejsca nie dotykamy. Z większym kalibrem jest o tyle dobrze, że lepiej się wkuwa. I po sprawie. Jak będzie Wam się ciężko wbić, tak jak pokazywałam, to można po prostu tak z boczku, chociaż bezpieczniej jest tamtą metodą, bo tak możecie po prostu przebić skórę na wylot i wyleci po prostu z boku. Oczywiście po każdym króliku zmieniamy igłę, aczkolwiek nawet weterynarz mi powiedział, że jeżeli to jest ten sam miód, to niekoniecznie trzeba. Musicie uważać, żeby się nie wbić w mięsień. Dlatego ważne jest, żeby mieć też osobę do pomocy, jeżeli nie jesteście pewni, jak to zrobić, jeżeli będziecie robić pierwszy raz. Ja też szczepiłam sama pierwszy raz, bez weterynarza, tak szczerze mówiąc. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, hej!